doradztwa w obszarze nowych inwestycji proekologicznych. Witam bardzo wszystkich przybyłych Państwa i otwieram 26. konferencję Kancelarii Inwestorów Polskich Uczelni Technicznych. Ona się odbywa cyklicznie co dwa lata, jest 26. w tej formule, ale tak naprawdę w mojej pamięci to jest pewnie 35. mniej więcej w historii mojego uczestniczenia w tych konferencjach. Każde z tych spotkań jest przynajmniej kilkudniowe, dwu, trzydniowe. Najważniejszymi elementami tego przedsięwzięcia są dwa panele. To jest panel taki bardzo tematyczny, który dotyczy tylko kwestorów, którzy rozmawiają o problemach związanych z finansowaniem uczelni, ale również i z całą tą otoczką przepisów prawa, które nas obowiązują. I drugi panel kanclerzy, który dotyczy perspektywy naszego działania na najbliższe lata, czyli jakby planów, którymi się wymieniamy, oraz doświadczeń i błędów, które popełniliśmy albo które mogą nam grozić, jeśli popełnimy, jeśli nie skorzystamy z doświadczeń kolegów. Chodzi o nawiązanie kontaktów, relacji, żeby w tej codziennej pracy mieć też wsparcie kolegów z innych uczelni. Zawsze taka konferencja to wymiana doświadczeń i to jest najważniejsze. Mamy nowego przewodniczącego kanclerzy inwestorów. Będziemy dziękować seniorowi, kanclerzowi, przewodniczącemu tego forum w kadencji 2020-2024. Doktor Łukasz Kalupa to odpowiedzialność, takt, elegancja w słowie i czynie, lojalność i poczucie służby dla środowiska szkół wyższych. Tradycją jest to, że kanclerz rektora, który jest szefem KRPUT-u, zostaje przewodniczącym kanclerzy i kwestorów polskich uczelni technicznych. Drogi Władku, przekazuję pióro jako symbol naszego przewodnictwa konwentu. Pióro jest nieużywane. Starałem się nie używać. Pomyślałem, że trzeba uważać, bo to jest jednak przechodnie. Tak jak dostałem, tak przekazuję dalej. Założyliśmy księgę honorowych kanclerzy KRPUT. W związku z tym przewodniczący konwentu otrzymuje księgę, która na dzisiaj ja tego ma nie oto jedno. Że my wspomagamy poczucie bezpieczeństwa kadry i rektorów szkół wyższych. I to chyba jest właściwa ocena. Będziemy to bezpieczeństwo wspólnie starali się wspomagać dla dobra naszych szefów, naszych rektorów, naszych uczniów. Rektorzy są władzą akademicką wybieraną przez środowisko. Oni określają kierunki rozwoju uczelni i kierunki drogi, którymi uczelnia będzie podążać. Natomiast my z naszymi służbami mamy zapewnić, żeby to wszystko odbyło się optymalnie i w zgodzie z prawem. Bardzo dziękuję za wielką pomoc. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Dziękujemy bardzo za współpracę. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Thank you.
kampus, hala widowiskowo-sportowa, sprzęt nowy, systemy informatyczne, to wszystko się udało zrobić. Ale jest też bilans takiej pracy u podstaw, codziennej, w której borykamy się a to z cieknącym dachem, a to z przepisami na przykład PPK, czyli pracowniczych planów kapitałowych, a to z przepisami dotyczącymi nowego JPK, czyli jednolitego pliku kontrolnego. Na co dzień tego pracownicy ani otoczenie nie widzi, ale to jest taka znojna trochę robota, którą ten zespół musi wykonać, żeby uczelnia mogła funkcjonować sprawnie. Na pamiątkę naszej obecności życzyć wiele sukcesów i radości z pełnionej funkcji. Bardzo serdecznie dziękuję. No jestem ujęta. Bardzo dziękuję. Gratulujemy i życzymy dalszego pięknego rozwoju Politechniki Koszalińskiej pod pani przewodnictwem, pani rektor. I zapraszamy do pamiątkowego zdjęcia. Tak jest.